Dariusz Baranik, witam Państwa w programie Wybór Wiedza, który jest częścią projektu Wybór Wiedza, kampania informacyjna dotycząca formalnego kształcenia ustawicznego w województwie zachodniopomorskim. W naszym cyklu zachęcamy Państwa do korzystania z oferty umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji. Prezentujemy też przykłady osób, które dzięki kształceniu ustawicznemu zmieniły swoje życie zawodowe. Projekt nasz współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O tym, jak ważne jest podnoszenie kwalifikacji, będę rozmawiał z naszymi gośćmi, a są nimi Justyna Osuch, ekspertka Europejskiego Funduszu Społecznego. Witam Panią. Dzień dobry Państwu. Oraz Lech Bieg, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej. Witam Pana. Dzień dobry. Pedagogika, zarządzanie i marketing, prawo oraz psychologia. Agnieszka Żmijko ma wiele pasji i nadal chce zgłębiać swoją wiedzę. Do Szczecina przyjechała z Warszawy. Tu pracuje w jednej ze szczecińskich firm informatycznych i tu ponownie zaczęła studia. Tym razem podyplomowe MBA. Tę formę kształcenia ustawicznego dofinansowuje w 80% Unia Europejska. Ja w ogóle bardzo lubię się uczyć. Nie lubiłam się uczyć w szkole podstawowej. Źle wspominam szkołę podstawową, liceum też. Ale od kiedy poszłam na studia, to zasmakowałam w uczeniu się. Pierwsze studia to były studia dzienne. I zasmakowałam tak mocno w studiowaniu, w tym, tak jak też studenci byli traktowani przez prowadzących, że do dzisiaj ta pasja nauki mi została. Mam dwa fakultety, jestem podwójnym magistrem. No, generalnie ja sobie nie wyobrażałam, że skończę naukę na szkole średniej, na liceum. Pierwszy mój fakultet to jest pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim. Potem, nie wiem, minęło dwa lata czy trzy lata i postanowiłam, że nie, no jeszcze mi czegoś brakuje, muszę się jeszcze dalej uczyć. I wróciłam na Uniwersytet Warszawski, który bardzo lubię, który bardzo cenię i skończyłam zarządzanie. Po przyjeździe do Szczecina zapisałam się na prawo właśnie, które mnie niestety trochę przerosło ze względu na, no, mimo że poświęcałam właściwie wieczory i weekendy wieczorne wtedy, kiedy położyłam dziecko spać i się uczyłam, to nie dawałam rady się tego wszystkiego nauczyć i tak jak mówię, też nie pasowało mi to, że trzeba się tego uczyć na pamięć. Dziewczyny. I tak mniej więcej praktycznie całe życie czegoś się uczę, oprócz tego, że uczę się na bieżąco w pracy, bo moja praca i firma, w której pracuję, ale i to, czym się zajmuję, na tyle się zmienia, że ja ciągle muszę się uczyć czegoś nowego. Poza tym im więcej wiem, tym więcej wiem, że dużo rzeczy nie wiem. W związku z tym cały czas się muszę uczyć, a oprócz tego rzeczywiście co jakiś czas wpadam na jakieś studia podyplomowe. W tej chwili to jest MBA na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Nazywa się MBA dla HR-u, czyli z zakresu jakby zarządzania zasobami ludzkimi. To jest moja działka, ja się tym zajmuję i ja się tym zresztą bardzo interesuję. W związku z tym to jest taka mieszanka MBA, czyli tego, co jest właściwie no, pewnym standardem nauczania menadżerów, z takim profilem dla osób zajmujących się zasobami ludzkimi, czyli HR-em, tak jak ja. I one są bardzo ciekawe, ja jestem bardzo zadowolona. Składają się z wielu modułów. Spotykamy się w weekendy, a czasem to są zajęcia od środy do niedzieli, co miesiąc mniej więcej. Każdy moduł kończy się jakimś zaliczeniem, to jest albo egzamin, albo praca do napisania. No i są przedmioty, które są dla mnie łatwiejsze, bo zajmuję się też nimi zawodowo. No ale są przedmioty, które są bardzo trudne. Studia Executive MBA na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. My co roku staramy się uruchamiać kolejne edycje studiów. Najczęściej mamy taką sytuację, że mamy od 2 do 3 kandydatów na jedno miejsce.
Wynika to z jednej strony z reputacji naszych studiów Executive MBA, z drugiej strony one są bardzo często także studiami dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, więc uczestnicy tych studiów pokrywają niewielki koszt studiów, z reguły około 20% wartości całości studiów. Mimo że wydawałoby się, że system, który my przyjęliśmy, jest takim systemem bardzo sprzyjającym menadżerom, to studia MBA to jest wyjęcie 2 lat z życiorysu. Troszeczkę muszę powiedzieć to w ten sposób, dlatego że są to bardzo wymagające studia. Rynek nowych technologii wymusza na wszystkich obecnych na nim graczach to, żeby wciąż się doskonalili. Postęp techniczny w informatyce jest niezwykle szybki. Co kilka lat technologie zmieniają się i w zasadzie wymagają czy wymuszają na pracownikach to, żeby nauczyli się czegoś nowego, jeżeli wciąż chcą pozostać atrakcyjnymi pracownikami dla swoich pracodawców. Z drugiej strony staramy się im w tym pomóc, chociażby jak w przypadku pani Agnieszki, gdzie staliśmy się sponsorem jej studiów menedżerskich. Mnie bardziej interesuje nie to, żeby właśnie pójść w jakiejś dziedzinie bardzo głęboko w szczegóły, tylko mnie interesuje szeroko. Z wielu miejsc, z wielu dziedzin nauki. Ja bym chciała jeszcze pójść na socjologię, ja bym chciała jeszcze skończyć prawo, ja bym chciała jeszcze psychologię, myślę, ale może w jakimś takim bardziej biznesowym aspekcie, ale też na przykład chcę się wziąć za języki, tak? Znam bardzo dobrze angielski. Uczyłam się niemieckiego w szkole i zdawałam maturę z niemieckiego i byłam komunikatywna w niemieckim, a w tej chwili od czasu studiów właściwie niemieckiego nie używam, więc on gdzieś jest bierny taki we mnie i ja muszę się za niego wziąć i chciałabym pojechać do Berlina. Jestem szczęśliwa, że Szczecin jest tak blisko do Berlina i pójść do szkoły językowej, żeby ten niemiecki do mnie wrócił. Pani doktor, czy pracodawcy chętnie stają się sponsorem na przykład studiów, jeżeli chodzi o pracowników? Coraz chętniej. Ta świadomość rośnie, że kształcenie własnego pracownika nie jest zagrożeniem dla pracodawcy, tylko staje się tak naprawdę bardzo poważnym atutem. Oczywiście to musi korespondować. Z jednej strony to musi wynikać z zainteresowań pracownika, ale przede wszystkim zainteresowań pracodawcy, czyli ta wiedza, umiejętności, które pracownik nabyje, mają być wykorzystane przede wszystkim dla tego pracodawcy. One są uniwersalne i pracownik może je wykorzystać także na różnych innych polach, ale skoro pracodawca finansuje, no to on przede wszystkim powinien na tym zyskiwać. Panie prezesie, czy pracodawcy wybierają właśnie takich pracowników, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty, którzy w pewien sposób też są takim pewnym problemem, no bo muszą iść na te studia, muszą się uczyć i być może poproszą o to, żeby dać im na to pieniądze. Więc bezwzględnie tak. Każdy z pracowników starający się o pracę już na rozmowie kwalifikacyjnej otrzymuje pytanie właśnie związane z tym, o co pan przed chwilą zapytał. W związku z czym pracodawca szczególnie interesuje się tym, aby swoich pracowników kształcić, dokształcać, aby ciągle byli na bieżąco, gdyż sam praktycznie nie ma takiej możliwości, bo wszystkie narzędzia, jakie funkcjonują, jeśli chodzi o dokształcanie, dotyczą pracowników, a my jako właściciele firm tutaj mamy bardzo ograniczone możliwości, dlatego to jest jedyna droga, aby firmę prowadzić w sposób innowacyjny i konkurencyjny. A kto powinien za to płacić, pana zdaniem? Jednak pracodawca czy pracownik? Ja myślę, że to powinny być koszty wspólne. To jest interes dla obu stron, a tylko taki ma szansę powodzenia, w związku z czym no, zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni partycypować w kosztach. Panie doktor, dlaczego w Unii Europejskiej tak ważne jest kształcenie ustawiczne? Polacy dopiero się tak naprawdę uczą tych elementów, dopiero tak naprawdę zgłębiają te wzorce. Tak, my byliśmy przyzwyczajeni przez wiele, wiele lat, że kończyliśmy pracę z jednym świadectwem pracy, tak naprawdę. A wobec tego... I u jednego pracodawcy. U jednego pracodawcy. Z reguły z powtarzalnymi zadaniami. Natomiast nie tylko wejście do Unii, ale już w ogóle zmieniający się świat i zwłaszcza technologie wymuszają od nas dużo większą elastyczność i to na rynkach Europy Zachodniej już bardzo mocno widać. O tym, że nie wystarczy zakończyć swojego kształcenia na poziomie szkoły średniej, zawodowej czy na poziomie szkoły wyższej.
bo to się przydaje na samym początku. Natomiast później życie jest na tyle ciekawe, że nigdy nie wiadomo, gdzie się znajdziemy. I bardzo często studia wyższe, które kończymy na przykład na technologii żywności, kierują nas na samym początku kariery w kierunku technologii żywności, a lądujemy później na stanowisku kierowniczym w firmie zajmującej się odpadami na przykład. Na przykład. Także to wymaga od nas takiego ciągłego bycia otwartym na wszystkie nowości, a szkolenia, kursy, doradztwo, jakiekolwiek formy podnoszenia własnej wiedzy i własnej umiejętności pozwalają nam nadążyć za tym tempem. A czy w Stargardzie, panie prezesie, jest teraz właśnie taki dobry klimat do tego, żeby zatrudniać ludzi z wieloma kwalifikacjami? Czy faktycznie jest popyt? Popyt jest, był i jest. Czujemy to na każdym kroku, ponieważ w Stargardzie mamy dosyć szeroką paletę, jeśli chodzi o branżę. Więc tutaj gotowość pracowników do tego, aby się pojawić w jednej bądź w drugiej firmie, jest bardzo duża i pracodawcy również mają tego świadomość, w związku z czym na rynku pojawiają się tego typu oferty dosyć obficie. A czy pracodawcy mają jeszcze jakieś narzędzia, żeby właśnie wspomóc przyszłych studentów w poszukiwaniu tej nauki, na przykład MBA, ale czy coś jeszcze? Jakie jeszcze mogą zrobić kroki w tym kierunku, aby faktycznie zgłębiał swoją wiedzę pracownik? Tu rzeczywiście bardzo mocno pomaga Unia Europejska przez Europejski Fundusz Społeczny. Bo on z jednej strony wspiera i rozwój pracowników, ale wspiera także rozwój przedsiębiorstw, bo jednym z celów jest konkurencyjna gospodarka. A konkurencyjna gospodarka opiera się w tej chwili na gospodarce wiedzy, bo to ludzie budują tak naprawdę tą konkurencyjność. Stąd też z jednej strony są narzędzia związane z własnym kształceniem i to pracownik poza godzinami pracy podejmuje decyzję, czy chce pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tym, czym w tej chwili się zajmuje, czy też troszeczkę zmienić swój profil, ale z drugiej strony są możliwości finansowania, my to nazywamy projektami zamkniętymi, czyli projektami szytymi na miarę szkoleniowymi. To pracodawca przygotowuje wspólnie z pracownikami lub z firmą szkoleniową projekt szkoleń dla własnej kadry. I to są takie szkolenia, gdzie pracodawca decyduje, gdzie te luki kompetencyjne są największe i gdzie chciałby zwiększać umiejętności swoich pracowników. Panie prezesie, to jest dobre właśnie wyjście. Współpraca uczelni z pracodawcą, z tymi, którzy szkolą, żebyśmy tak naprawdę w tym kierunku kształcili. Panie redaktorze, my doszliśmy do takiego wniosku już jakiś czas temu i teraz wspólnie penetrujemy, no przepraszam za ten kolokwializm, ale rynek pracodawców z potrzebą uzyskania informacji na temat, w jakim kierunku chcieliby pracodawcy, aby ich pracownicy byli szkoleni. Wspólnie z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu przygotowujemy się w tej chwili do projektu. Jesteśmy właśnie na etapie zbierania informacji wśród swoich przedsiębiorców. Jest spora ankieta rozesłana do wszystkich i oczekujemy w tej chwili w ciągu tygodnia bodajże. Mamy już dostać informację konkretną z firm, które wiemy, że są zainteresowane, bo takie sygnały do nas docierają. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam Państwa na krótki informator dotyczący oferty kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Największy wybór kierunków studiów podyplomowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest na dwóch szczecińskich uczelniach. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza na podyplomowe studia MBA. Nabór rozpocznie się we wrześniu i listopadzie. W październiku ruszy też kierunek MBA IT. Swoje umiejętności mogą też rozwijać informatycy. Uczelnia oferuje aż 4 kierunki studiów podyplomowych. Pierwszy nabór we wrześniu. Wydziały zamiejscowe uczelni będą od września prowadziły też nabór na kierunku obsługa ruchu turystycznego. Ponad 20 kierunków studiów podyplomowych oferuje także Uniwersytet Szczeciński. Nabór trwa cały rok. Poszczególne kierunki ruszą, gdy uzbiera się 20-osobowa grupa. W obu przypadkach 80% wartości pokrywa Unia Europejska. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam na nasze strony internetowe, na których znajdą Państwo więcej informacji. www.szczecin.tvp.pl. Do zobaczenia za 2 tygodnie.